Cześć Ida. Cześć Damian. Ale ci zazdroszczę, zrobiłaś wywiad z Kasią i Maćkiem. Co sobie pomyślałaś, jak dostałaś informację, że będziesz się z nimi łączyła? Myślałam, że powiesz zupełnie coś innego. Wiesz co, w sumie nie wiedziałam, co myślę, bo to się bardzo szybko działo. I chciałam po prostu tak naprawdę dać im przestrzeń do tego, żeby powiedzieli to, co chcą powiedzieć. I tyle, to tylko myślałam, żeby wyszło jak najlepiej dla nich, no bo jesteśmy w tej jednej rodzinie, więc... A kiedy się dowiedziałeś, że w waszej rodzinie romans i że związek później będzie? Ja się dowiedziałam o tym, że jest związek wtedy, kiedy wszyscy się dowiedzieli i mówię to szczerze, już wszyscy się mnie o to pytają, ale mówię szczerze, nie udaję, nie kokietuję, tylko dowiedziałam się, no kiedy to wyszło na jaw? Przedwczoraj, tak? Przedwczoraj. Piątek, bo rodziny Kasi, czyli w piątek. Ale nie miałaś żadnych podejrzeń czy coś? Nie chciałaś tam podpytać? Wszyscy mieli jakieś podejrzenia, ponieważ wszyscy o tym mówili tutaj w tych różnych kręgach plotkarskich i nie tylko. Więc tak, ale szczerze mówiąc, u mnie się tak dużo w życiu dzieje, że powiem ci szczerze, że nie mam za dużo czasu, żeby myśleć o związku Kasi i Maćka. No dobra, pozwolę sobie jeszcze pokontynuować ten wątek. Oni się cieszą wielką miłością, a Paulina, czyli była żona Maćka, uderza w nich różnymi tam komentarzami. Co o tym sądzisz? Szczerze mówiąc, nic nie sądzę, bo nie znam ich przeszłości. Nie znam przeszłości związków tych dwóch par. Ale to nie jest tak, że wiesz, że jak się te związki kończą, nie wiem, że trzeba się, dajmy trzeba sobie się, spokój? Wiesz, żeby komentować coś takiego, musiałabym być... Szczerze mówiąc, jakbym była blisko, to bym chyba na pewno w ogóle nie skomentowała, ale nie czuję się tutaj na właściwym miejscu, żeby cokolwiek mówić o ich życiu prywatnym, tych związkach przeszłości, przyszłości, teraźniejszości. To nie moje miejsce i wszyscy będziemy to obserwować, myślę. Tak to pytanie zastępcze. Niektórzy twierdzą, że Kasia i Maciek nie powinni prowadzić pytań na śniadanie, bo są parą. Jakie ty masz zdanie na ten temat jako osoba z tej rodziny? Nie mam żadnego zdania, nie wiem, zupełnie, wiesz, my się mijamy w pracy, my się nie widujemy, ja nawet nie mam takiego wrażenia, że pracuję z nimi, chociaż wiem, że jesteśmy w jednym teamie, więc z tego powodu życzę im jak najlepiej, każdemu z osobna czy razem, staram się mieć do tego dystans, takie otwarte serce, a myślę, że ten, kto podejmuje takie decyzje, podejmie najlepszą decyzję, wierzę w to. Ale... Nie moja sprawa, nie moje życie, nie mój biznes. No comment. No, tak. Dobra, moja droga, teraz... Szacunku do nich, powiem szczerze. I też do Pauliny, i do Marcina, do wszystkich tak naprawdę.